Epizod 6. Jak działają bronie ze Star Wars? Witajcie w kolejnym szperaczu, w którym dowiemy się, jak działają bronie z uniwersum Star Wars, które dzierżą jednostki Rebelii, Imperium, Republiki oraz Rycerze Jedi, więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy od blasterów, czyli broni pochodzących z fikcyjnego uniwersum Gwiezdnych Wojen, używanych m.in. przez żołnierzy Republiki, Rebelii oraz Imperium. Istniało wiele odmian blasterów, zaczynając od małych pistoletów, a współdziała będące na wyposażeniu potężnych maszyn bojowych takich jak AT-AT, czy też w myśliwcach kosmicznych jak X-Wing lub TIE. Cięższe ich wersje, czyli te z ciężkich blasterów oraz znajdujące się w maszynach bojowych, często są błędnie nazywane laserami czy też turbolaserami. Jest to błędem, gdyż tak naprawdę korzystają one z tej samej, lecz o wiele bardziej rozbudowanej technologii blasterowej. Każdy blaster posiada w sobie zbiornik na gaz, konwentu energii, moduł łączący gaz i energię, soczewkę, statyczny adapter impulsów oraz emiter. Działanie ich polega mniej więcej na tym, że blaster skupiony za pomocą specjalnych soczewek światło otacza porcją gazu zwanego Tibana, po czym wystrzeliwuje z dużą prędkością. Przy okazji można sobie łatwo odpowiedzieć, jak to jest, że widzimy tu wiązkę światła. Dzieje się to ze względu na gęsty ośrodek, przez który przelatuje światło, w tym przypadku Tibanę. Można to porównać do sytuacji, w której świecimy latarką w bardzo gęstej mgle. Wtedy również jesteśmy zauważyć wiązkę światła wydobywającą się z latarki. Drugi rodzaj broni, jaki sobie omówimy, są miecze świetlne. Jak powiedział jeden z mistrzów Jedi, Obi-Wan Kenobi, jest to elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. Miecze świetlne są używane przez rycerzy Jedi oraz Sithów. Typowy miecz świetlny składa się z 20-30 cm rękojeści, w której znajdują się elementy takie jak zaczep, bateria, regulator mocy, włącznik główny, kryształ mocy, soczewka oraz emiter. Po uruchomieniu miecza za pośrednictwem umieszczonego na rękojeści przycisku, z emitera wydobywa się ostrze energetyczne o długości około 1 metra, które powstaje na skutek przepływu energii z baterii przez kryształ mocy, a później przez soczewkę. Mimo potężnej ilości energii, jaka potrzeba na wytworzenie ostrza miecza świetnego, jego bateria nie wyczerpuje się tak szybko, gdyż emitowana przez broń energia nie powraca do niej tylko w przypadku przecinania rozmaitych powierzchni. To już tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. Bo to naprawdę motywuje i chcę Wam powiedzieć, że dziękuję Wam za taką subskrypcję, jaką już osiągnęliśmy, bo już to już nie jest 50, nie? W ogóle to chciałem zrobić specjal na 100 widzów, ale byliście jeszcze szybci, bo jest już Was aż tyle. No ja jestem w potężnym szoku, oczywiście dziękuję i no cóż, może coś uda się zorganizować na przykład na 500 subskrypcji. W każdym razie dziękuję i do zobaczenia, cześć!